Annuncio vobis gaudium magnum <frappos> Habemus papam Duch Święty, a Kuszenie na Pustyni. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 21 lipca 1990 roku. Początki mesjańskiej misji Jezusa obejmują jeszcze inny, bardzo ciekawy i znamienny epizod, opisany przez ewangelistów, którzy wskazują na działanie Ducha Świętego. Mowa o kuszeniu na pustyni. W Ewangelii Świętego Marka czytamy: Zaraz też po chrzcie. Duch wyprowadził go na pustynię. Także Mateusz mówi, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Łukasz zaś, że Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni. Teksty te zawierają wiele elementów skłaniających do głębokiej refleksji nad wewnętrzną jednością Jezusa-Mesjasza z Duchem Świętym od samego początku dzieła Odkupienia. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na kwestię natury językowej. Słowo wyprowadził którym posłużyli się Mateusz i Marek, wskazują na szczególnie zdecydowaną interwencję Ducha Świętego. Odpowiada ona w pełni logice życia duchowego i psychiki Jezusa. Po otrzymaniu od Jana chrztu pokuty, Jezus odczuwa potrzebę, by przez pewien czas oddać się rozmyślaniu i umartwieniu. Chociaż osobiście nie potrzebuje pokuty jako pełen łaski i święty od chwili poczęcia. I w ten sposób przygotować się do swojej mesjańskiej posługi. Jego misja wymaga między innymi tego, by żył pośród ludzi, grzeszników, został bowiem posłany, aby ich ewangelizować i zbawić, wydając walkę mocy szatana. Dlatego celowe jest, by udał się na pustynię i był kuszony przez diabła. Kierowany wewnętrznym impulsem, Jezus podąża tam, gdzie prowadzi go Duch Święty. Pustynia jest nie tylko miejscem spotkania z Bogiem, jest także miejscem kuszenia i duchowej walki. Lud Izraela w czasie swojej czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię był wielokrotnie kuszony i wiele razy ulegał pokusom. Jezus, udając się na pustynię, włącza się niejako w historyczne doświadczenie swojego ludu. Ale w przeciwieństwie do ludu Izraela, w chwili rozpoczęcia swojej działalności mesjańskiej, jest przede wszystkim posłuszny Duchowi Świętemu, który przemawiając w głębi jego duszy, wskazuje mu tę drogę ostatecznego przygotowania do misji. Dla Jezusa jest to czas samotności i duchowej próby, którą przechodzi zwycięsko z pomocą Słowa Bożego i modlitwy. W tradycji biblijnej i w myśleniu Izraelitów liczba czterdziestu dni kojarzyła się łatwo z innymi wydarzeniami z dalekiej przeszłości. Brzemiennymi w znaczeniu dla dziejów zbawienia. 40 dni trwał potop. 40 dni Mojżesz przebywał na górze. 40 dni szedł Eliasz mocą cudownego pożywienia, którym się posilał. Według ewangelistów, Jezus pod działaniem Ducha Świętego dostosowuje czas swojego przebywania na pustyni do tradycyjnej i niemal świętej liczby. Przez tyle samo dni będzie się później ukazywał apostołom w okresie między zmartwychwstaniem a w niebowstąpieniem. Jezus zostaje więc wyprowadzony na pustynię, aby stawić czoło kuszeniu szatana i nawiązać bardziej swobodny i głęboki kontakt z Ojcem. Trzeba przy tym pamiętać, że w Ewangeliach pustynia przedstawiana jest wielokrotnie jako miejsce, gdzie przebywa szatan. Wystarczy przypomnieć ustęp z Łukasza o duchu nieczystym, który, gdy opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych albo opowieść o opętanym z Gergezy, którego duch nieczysty pędził na miejsca pustynne. W przypadku kuszenia Jezusa to Duch Święty wyprowadza go na pustynię. Oznacza to przede wszystkim początek, jak gdyby nowe uświadomienie sobie tej walki, którą Jezus będzie prowadził do samego końca z szatanem, sprawcą grzechu. Opierając się kuszeniu, Jezus daje dowód swojej zbawczej władzy nad grzechem oraz tego że przyszło Królestwo Boże. Sam powie o tym pewnego dnia: Jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do Was Królestwo Boże. Również owa władza Chrystusa nad złem i szatanem oraz przyjście Królestwa Bożego za sprawą Chrystusa jest przejawem obecności Ducha Świętego. Patrząc wnikliwiej, można zauważyć, że w pokusach, do znanych i zwalczonych przez Jezusa na pustyni wyraża się sprzeciw szatana wobec faktu, że do świata ludzi przyszło królestwo Boże, o czym mniej lub bardziej bezpośrednio mówią teksty ewangelistów. Odpowiedzi Jezusa na namowę kusiciela demaskują rzeczywiste intencje ojca kłamstwa, który próbuje osiągnąć swój cel, uciekając się podstępnie do słów pisma. Ale Jezus odpiera jego argumenty. Poprzez właściwą interpretację tych samych słów. Ewangeliści wprowadzają do swojej narracji pewne reminiscencje historyczne i nawiązują zarówno do analogicznych przypadków kuszenia ludu Izraela podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię, poszukiwanie pożywienia, żądanie bożej opieki dla własnej satysfakcji, bałwochwalstwo, jak i do różnych wydarzeń z życia Mojżesza. Ale cały epizod stanowi też integralną część życia Jezusa, ze względu nam można powiedzieć na swoją biograficzną i teologiczną logikę. Jezus, choć sam wolny od grzechu, mógł poznać zewnętrzne pokusy zła i dobrze się stało, że tego doświadczył, a żeby stać się nowym Adamem, nowym wodzem, naszym miłosiernym odkupicielem. Istotą wszystkich pokus była perspektywa mesjanizmu politycznego. Prowadzącego do ziemskiej chwały. Była to idea bardzo powszechna i głęboko zakorzeniona w duszy ludu Izraela. Diabeł usiłuje skłonić Jezusa do przyjęcia tej fałszywej perspektywy, gdyż jest przeciwnikiem planu Boga, jego prawa, jego ekonomii zbawienia, a więc samego Chrystusa, o czym świadczy Ewangelia i inne pisma Nowego Testamentu. Gdyby także Chrystus uległ pokusie, Królestwo Szatana, szczycącego się panowaniem nad światem, Odniosłoby w dziejach ostateczne zwycięstwo. Stąd moment walki na pustyni jest decydujący. Jezus wie, że został posłany przez Ojca, by zaprowadzić Królestwo Boże w świecie ludzi. Dlatego też z jednej strony godzi się poddać kuszeniu, by stanąć wśród grzeszników, tak jak zrobił nad Jordanem, i by w ten sposób posłużyć wszystkim za przykład. Ale z drugiej strony, mocą namaszczenia Duchem Świętym. Sięga samych korzeni grzechu i odnosi zwycięstwo nad tym, który jest Ojcem Kłamstwa. To dlatego Jezus od początku swojej posługi, z własnej woli, wychodzi naprzeciw pokusie, posłuszny Duchowi Świętemu. Pewnego dnia, widząc już bliskie spełnienie swego dzieła, będzie mógł zawołać: Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony a w przeddzień swojej męki powtórzy raz jeszcze. Nadchodzi władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Więcej, władca tego świata został osądzony. Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Podjęte na pustyni walka z ojcem kłamstwa, władcą tego świata, osiągnie swój szczyt na Golgocie. Tam poprzez krzyż odkupiciela nastąpi ostateczne zwycięstwo. Wszystko to przypomina nam o wartości pustyni jako miejsca szczególnego doświadczenia Boga. Pustynia była takim miejscem dla Mojżesza i dla Eliasza. I jest nim przede wszystkim dla Jezusa, który zostaje na nią wyprowadzony przez Ducha Świętego, i jest gotów przeżyć to samo doświadczenie doświadczenie zjednoczenia z Bogiem Ojcem, wbrew mocą przeciwnym Bogu. To Jego doświadczenie jest przykładem, jest lekcją, która ukazuje nam, jak potrzebna jest pokuta. Nie Jezusowi, który był bez grzechu, ale nam wszystkim. Jezus sam pewnego dnia przypomni swoim uczniom o potrzebie modlitwy i postu dla wypędzenia duchów nieczystych. Zaś udręczony samotną modlitwą w Ogrójcu poleci apostołom Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy. Ale ciało słabe. My także, naśladując Chrystusa, który odniósł zwycięstwo na pustyni, wiemy, że możemy liczyć na boskiego pocieszyciela, ducha świętego, Parakleta. Albowiem Jezus obiecał, że duch prawdy z jego weźmie i da nam. Duch święty weźmie ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i nad szatanem, pierwszym sprawcą grzechu, aby udzielić każdemu, kto doznaje pokusy. On, który wyprowadził Mesjasza na pustynię, nie tylko po to, aby był kuszony, ale także aby dał pierwszy dowód swojej zwycięskiej władzy nad diabłem i jego królestwem.